Pierwszy casting w ramach projektu Kontratakt za nami. Przesłuchani zostali uczniowie 7 Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Była to jednocześnie inauguracja 5. edycji Kontrataktu, czyli szkolnej bitwy na głosy. Formuła Kontrataktu nie zmienia się, bo jest dobra, sprawdzona. Przez 4 edycje udało nam się wypracować taki format zajęć z młodzieżą i również przedstawiania tej ich pracy na scenie, że tutaj nie chcemy nic zmieniać, natomiast oczywiście będą zupełnie nowe piosenki, zupełnie nowi ludzie, nowi artyści. Także myślę, że za każdym razem jest to zaskakujące doświadczenie dla widowni, jak również dla trenerów. Już jednak 5. edycja, no to nauczyłem się, w jaki sposób też podchodzić, w jaki sposób przeprowadzać ten casting. Muszę, w ogóle zanim podejmę decyzję, muszę przesłuchać wszystkich. To jest dla mnie podstawowa sprawa. Bo tak też później informujemy dopiero na samym końcu. Jeżeli przyjdzie około 30-40 osób, a miejsc jest 8, no to muszę zostawić właśnie jeszcze zawsze kilka tych wolnych miejsc dla, nigdy nie wiem, może najlepsza osoba przyjdzie na samym końcu, musi być dla niej miejsce. Uczestnicy najczęściej wybierali utwory anglojęzyczne. W sali, w której trwało przesłuchanie, musieli stawić czoła własnym nerwom, a także jury. Od zawsze jakoś tak interesowałam się muzyką i po prostu chciałam spróbować. Powiedz mi, dlaczego taka piosenka? Jakoś tak po prostu lubię ją, od dawna ją po prostu znam i jakoś łatwo mi przychodzi, żeby ją zaśpiewać, łatwo mi przychodzi po prostu występowanie i śpiewanie tej piosenki. Tak naprawdę to do udziału namówiła mnie przyjaciółka, bo sama nie byłam za bardzo przekonana, ale stwierdziłam, że warto wziąć udział, sprawdzę się. No ogólnie to dość słabo radzę sobie ze stresem, ale pan Ramian ma podejście do uczniów i no dobrze mi się śpiewało. Nie czułam za bardzo stresu. Masz nadzieję na to, że gdzieś wystąpisz w tym finale, w teatrze? Szczerze mówiąc mam nadzieję, bo to jest jednak dobra zabawa. Też trochę ciężkiej pracy, ale mam nadzieję, że może się dostanę. Finałem projektu Kontratakt będzie koncert w Tarnowskim Teatrze, gdzie zmierzą się najlepsi z najlepszych, reprezentując swoje szkoły. W dzisiejszej kronice policyjnej mówimy o wypadkach na drogach regionu tarnowskiego, także o pożarach i o statystykach drogowych. W zeszłym tygodniu tarnowscy policjanci pracowali w dwóch zdarzeniach bardzo poważnych. W jednym to był pożar w miejscowości Biała, zginęła 62-letnia kobieta, mieszkanka tego domu. Pożar prawdopodobnie powstał w wyniku nagromadzonej sadzy kominowej w przewodzie kominowym. Tutaj nastąpił zapłon, następnie zajęła się boazeria drewniana w pomieszczeniu korytarz i następnie zajęło się całe pomieszczenie. Z domu udało się uciec mężczyźnie, 60-latkowi, natomiast kobieta niestety nie zdążyła opuścić mieszkania. Na miejsce przybyły jednostki straży pożarnej oraz policji. Został pożar ugaszony, natomiast postępowanie teraz będzie prowadził komisariat policji Tarnów Zachód. Kolejne tego typu zdarzenie mamy w Zbylidowskiej Górze. Tutaj około północy, właściwie przed godziną pierwszą, dochodzi do podpalenia wersalki znajdującej się na werandzie. Od wersalki zajmują się stolarka okienna, drzwi oraz elewacja budynku. Z pomieszczenia, z domu wybiega mężczyzna, próbuje ugasić pożar. Okazuje się, że napastnik, który podpalał ten dom, atakuje mężczyznę ostrym przedmiotem, nożem. W wyniku tego zdarzenia policjanci zatrzymują 69-letniego mężczyznę, który zostaje doprowadzony do prokuratury. Mężczyzna przyznaje się do zarzuconych czynów, zostaje mu przedstawiony zarzut z artykułu 288, czyli uszkodzenia mienia, oraz 157, czyli uszkodzenia ciała. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, następnie do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd, zapoznając się z materiałami, taki środek zastosował i mężczyzna aktualnie będzie odbywał karę 3-miesięcznego aresztu w areszcie śledczym w Krakowie. Tarnowscy policjanci, prowadząc czynności na terenie miasta i gminy Tarnów, zatrzymali w sumie 14 nietrzeźwych kierujących, natomiast mieliśmy do czynienia z 2 wypadkami. Jeden wypadek miał miejsce 23 lutego. Tutaj mężczyzna w miejscowości Brzozowa został potrącony przez na chwilę obecną nieznany pojazd, w wyniku czego doznał złamania nóg, kości nogi. Natomiast wczoraj, w poniedziałek w godzinach popołudniowych, pomiędzy miejscowościami Zabłędza a Piotrkowice doszło do śmiertelnego wypadku. Tutaj kierująca, 25-letnia mieszkanka powiatu tarnowskiego, zjechała na przeciwległy pas ruchu, jadąc od strony Tuchowa w kierunku Tarnowa. Wjechała bezpośrednio pod nadjeżdżający samochód ciężarowy z przyczepą.
mężczyzna, 69-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego, nie zdążył uniknąć zderzenia z samochodem osobowym. Samochód został wyrzucony do pobliskiego lasu. Przez kilka godzin droga była zablokowana. Postępowanie prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie w kierunku artykułu 177. Na kolejną kronikę policyjną zapraszamy za tydzień. Od początku marca zamknięte zostanie lodowisko w Mościcach. Jak tłumaczą pracownicy TOSIR, zamknięcie lodowiska przy ulicy Traugutta związane jest ze zbyt wysokimi temperaturami. Zgodnie z zaleceniami producenta, agregaty mrożące tafle lodowiska mogą pracować do 10 stopni Celsjusza. Wciąż jednak będzie można korzystać ze ślizgawki przy ulicy Wojska Polskiego. Ten obiekt jest zadaszony, dlatego też tafla nie nagrzewa się tak szybko jak w przypadku tej w Mościcach. Przypominamy, że obiekt przy ulicy Wojska Polskiego czynny jest od godziny 10 do 20:45.